face to face'a. Marcin Najman może komentować. Adrian Cios. Ładuj od razu do pizdy, piękna! Ładuj na łeb! Musisz jeszcze z ochroniarzami pogadać, bo nie chcą współpracować. Nie chcą współpracować. Panowie, dajcie mi go na 10 sekund, nie? Już cię rozpierdolę. 10 sekund będzie leżał. Już cię kurwa rozjadę. No to dawaj, chodź. Ręce do tyłu. No chodź, kurwa, co ja cię trzymaję? A jak mnie trzyma... No kopnęłeś pana ochroniarza w twarz, śmietniku, kurwa, ślepy. Ciebie, kurwa. Ty mi to teraz drugiego, kurwa, łajzo, nawet trafię. Ciebie, kurwo, będę... Nie, wiesz jak to się skończy? Że jeszcze sędziego będziesz napierdalał. To zobaczymy, kurwa, nie? Łachudro, kurwa, nie? Czekaj! Prędzej czy później przed Marką się zagapisz, a ja tam... Ty się już zagapiłeś i przy pierwszej okazji ja się dostałeś. Będę polował na ciebie. Na co będziesz polował? Na ciebie. Na ciebie, na ciebie. Na ciebie, kurwa. Na ciebie tak. Będę polował, nie? Na pizdę, człowieka bez twarzy, na ciebie. Nie, ale powiedz szczerze, jakie to jest uczucie mieć pizdę zamiast twarzy? No spójrz, patrzysz w lustro i widzisz to. Paweł, patrzysz w lustro i widzisz. Jest jedno pytanie, to ciocia. Powiedz ty, jak ty jest mieć pizdę zamiast twarzy? Zamknij mordy, śmietnik. Paweł, jak ty jest mieć pizdę zamiast twarzy? Jedno pytanie. Panowie. Proszę spokojnie. No dobra, dobra, dobra. Niech panowie nam dadzą się zbliżyć. Dobrze, to panowie, podejdźcie do siebie w tak... Marcin, ręce za plecy, panowie, dajcie im chociaż podejść do siebie, bo oni nawet nie są w stanie zrobić kroku. Proszę, podejdźcie sobie. No i co? No i widzisz, ty nie zdążysz. No bo ja kurwo. Jesteś za wolny. Paweł. O, bo nie, wiesz, jak działa. Nie będę. Jesteś za wolny, ale ty, bo widzisz, ja ci udowodnię, że ty jesteś za... Ja ci obskoczę sobie. Poczekaj, kurwa, chwilę poczekaj. Marcin, jest słabo cię słychać, bo to jest strasznie głośno, tak? No i co? No to już nie zdążysz, zrozum, że ty nigdy nie zdążysz. Nie zdążę, jak będziemy... Ale ty przy niczym, w oktagonie też nie zdążysz. Dobrze, panowie ochroniarze, dziękujemy panowie też, usiądźcie sobie spokojnie. Ale ja mam jeszcze jedno ostatnie zdanie do kibiców. Ty jeszcze tam jesteś, kurwa? Zadawajcie ja się! Przepraszam, już zapomniałem, że on tam w ogóle jest. To jest mieć pizdę zamiast twarzy! Jezus, skończ już, wypierdalaj, tu się smutny, kurwa, ile można, Boże! Idź już stąd. Dobrze, panowie, dziękujemy wam za face to face'a. O, proszę. Nie, na to trzeba coś zasłużyć. No, podłóż pyszczydło. No dawaj, no dawaj pyszczek, no podłóż pyszczek. O, proszę! No co ty, nic tu nie było, no przestań. Chodź jeszcze raz. Nie udało się? No jak się mogło udać, to jest kurwa... Ja myślałem, że ten prawy to doszedł. Nie, nic nie doszło. Nie doszło? No gdzie doszło? No i widzisz, za wolny, jesteś, Pawełku. No za wolny jesteś, za wolny. Za wolny, bierz jak dziewczynka, jesteś za wolny. To jest game over twój. Twój game over. Jesteś za wolniutki. No to zobaczymy. Zobaczymy. Dziadziuś, game over już jest twój. No co, no i widzi. No czekajcie, oddech, dajcie mu. Jeszcze, jeszcze chcesz? Niech poddycha, chcę popatrzeć. Muszę jeszcze jedno zdanie powiedzieć. No nie, słuchamy. Ponieważ ja odnoszę wrażenie... Czekaj, ty tam jeszcze kurwa gadasz? Jezus, ile można? Jakieś, czy on podejdzie, czy nie podejdzie. Ludzie, zadajcie najważniejsze pytanie. Jak to jest mieć pizdę zamiast twarzy? Dobrze, panowie, siadamy na miejsca, bo ja widzę, Adrian, ty cały czas kusisz ten los, ty cały czas chcesz, czekasz, aż... Zobacz, on mnie nie złapie. Jest za wolny dla mnie. Pan ochroniarz zasłania trochę kamerę. Za wolny jest. O, kurwa, pana. Śmieciu, kurwa, ty, nie? Nic to za wolny? Adrian, sam... Ale nie trafiłeś, nie trafiłeś, sam chciałeś. Nie pokręcił kanapę, ty dostałeś, kurwa. Dziękujemy, panowie. Jak jebać ciosa! Jebać ciosa! Weź spierdalaj! Jebać ciosa! Tak samo będziesz, kurwo, leżał w oktagonie. Ale jak leżał? Tak jak teraz, kurwa. No jak leżał? No tak jak, kurwo, leżałeś, jak na nosach na jak leżał, no i co? Leżaczku, tak leżał? Haha, jak największa pizda! Dobrze, Marcinie Najmanie, na koniec tylko zapytam, czy jesteś może rolnikiem? Prawie. Nie jestem rolnikiem, ale wiem, że rolnicy przechwycili najdzielniejszego żołnierza z Legii Cudzoziemskiej dzisiaj. Jacka Plugawego. Jacka Plugawy został przechwycony przez rolników, a myślałem, że jako żołnierz Legii Cudzoziemskiej jakimś podkopem albo na spadochronie do was przyleci. No i coś tutaj nie pykło ewidentnie, no. Tak, wasz face to face, no oczywiście. Bo nie chcieli się wierzyć.